Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Salat Kutwo. Dzisiaj zagrałem sobie w League of Legends. Ja zagram karmą na midzie jako AP carry. I powiem wam, że na midzie będę miał najprawdopodobniej Branda. A jak sobie z nim poradzę? Myślę, że tak, jeżeli chodzi o stuny, sprawa jest dosyć wyrównana, aczkolwiek ja mam tego shielda, on ma podpalenie wprawdzie. No zobaczymy, wiecie? Nie wiem w sumie jak to może wyjść. Myślę, że do ulta ja powinienem wygrywać. Po ulcie to on będzie chyba guru. Z racji tego swojego naprawdę ogromnego damage'a z ulti. Powiem wam, że już od dawna nie widziałem Branda. Naprawdę, już kurczę sporo czasu Branda nie było w żadnym z moich meczy. Mam nadzieję, że nic się w nim nie zmieniło. No i pierwsze weźmiemy sobie Q. Ma ono najmniejszy cooldown, więc będą k nim harasować przeciwników. Co by tutaj wybrać w sumie? Ja bym poleciał w ten sposób. To powinno mi się chyba najbardziej przydać. Na pewno szybki kielich harmonii złożę. To powinno być mocne. Tak mi się wydaje. Jest to lepsza opcja moim zdaniem niż kupowanie Doran Ringa, gdyż Doran Ring no, dodaje wprawdzie trochę HP, aczkolwiek i tak trzeba go sprzedać wcześniej czy później, tak? No może troszeczkę HP, no... No zależy wszystko, tak? Chyba od tego, co chcemy składać. Jeżeli ja chcę złożyć kielich harmonii, to lepiej chyba, żebym jednak kupił tutaj te dwa itemki. Bardzo fajny ultimate karmy. Znaczy fajny. Tak. Średnio. Nie wiem czemu on tu użył tego swojego E. Ale zgaduję, że po to, żeby zwastować sobie manę. To ma nawet sens. Never fear change. I know your spirit, but I must stop your heart. Nie wiem, czy marnować ulti tutaj, czy nie. Chyba nie będę marnować. Chociaż w sumie dobra, ten Xin. A niech ma chłopak. Niech się cieszy. Oj. Przesadziłem chyba. Ojej, ten last hit taki zły. No, jak na razie ja wygrywam wszystkie starcia. Może troszeczkę za mocno puszuję. Ale nie jest tak źle, myślę. Oj, że też to go nie dosięgnęło, szkoda. No widzę, że troszeczkę on się jednak mnie obawia. Aj, zepsułem. Ojej, ale to było słabe. No dobra, ale pod tym względem ja przynajmniej, jeżeli chodzi o haras, to wygrywam zdecydowanie. Nyszu istuje pierwszego pota. Jak na razie nie dałem się trafić. No, dopiero jednym skillshotem. Także nie jest źle. Dobra, to teraz już było trochę to słabe. Że się dałem trafić. Dobra, ja też muszę pota już użyć pierwszego. Jemu też zostały dwa poty, no. On ma buty, ale ja mam E.
Ma on wprawdzie lepszy zasięg ode mnie, ale, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Oj. Trochę przeceniłem go. Bym powiedział. Wszystko tutaj widzę na haras wali, tak? No, oj, dobra to było. Dobrze mnie wyczuł. First blood, bardzo dobrze. Ależ go tu scharasowałem. Aj, zepsułem to. To Q. No ale spokojnie. No ładnie, 2-0. No wygrał, wygrał tym razem. Naprawdę udało mu się. Musi mieć jednak na regenerację many chyba troszeczkę tych runek swoich. Ewentualnie on tak w sumie nie używa ich ostro jak ja. Ale gdybym dostał ganka od Xena, chociaż raz, no. Jeszcze żadnego nie było. Dobra, aj, to było głupie. Mogłem najpierw flashować, potem użyć W, podpalenie, by padł. Jeszcze z ultem to bym się wyleczył. No po mnie, także see ya. To był wielki błąd z mojej strony, bardzo duży błąd. Ja pierniczę. Tyle przegrać. Axid żadnego ganka. No żadnego. No nawet jednego. Mogłem cofać. Z tym hapekiem to było takie głupie. Dobra, wezmę maksimum po prostu ile się da. No byłoby miło, gdyby mi skakował. No i tak, tak. No i Xin mi pomoże tutaj. Zdecydowanie. Już pomógł. Już pomógł przecież. Już pomógł. Na co ja liczę w ogóle? Na jaką pomoc? Dobra, to by było na tyle. Jeżeli o mnie chodzi. Ale nie będę już tak szaleć. Bardzo ostrożnie postaram się teraz zagrać. Tu wprawdzie troszeczkę pusznąłem, ale... Dobra, SS. Bo w sumie nie. Nie będę na razie stąd wychodzić. Dobra, już pół HP ma.
Gin. Dobrze. Ja poczekam na ulti i wtedy zabiję. No jednak nie zabiłem. No fuck, aj, przegrałem, to tak słabo. Kurde. Bo ja w ogóle nie powinienem był na tak bliski dystans podchodzić. Too greedy, too greedy. Dobra. Philosopher's Stone, nie. Zdecydowanie nie. Powinienem był użyć potów i poczekać, wyleczyć się, bo... Bo on aż tyle ich nie miał, co ja. Jeżeli chodzi o buty, to... Te powinny być ok. Pospamuję misem, bo jednak wiem, że oni na to zupełnie nie patrzą. A nie bardzo chcę, żeby ktoś padł. No, z tego Q to już potężnie, naprawdę bardzo mocno bije. No ale czuję, że zaraz zostanę zgankowany, także to by było na tyle. No bo w końcu tego ganka muszę dostać znowu. Ja pierniczę. A i zepsułem. Ale nie szkodzi. Dobra, u mnie mis. Także tego. No. Bardzo równo idziemy w każdym razie. Znaczy, wprawdzie ja wygrywam, ale... Ale... To się wszystko może szybko zmienić. O, ładnie, jeszcze Wukong zabił. No i zobaczcie, już znowu ma pół HP, nie? Tylko do mnie podszedł w sumie. No, kielich tutaj bardzo dużo robi, naprawdę. To, że mogę spamować tymi spellami na prawo i lewo, to jest piekielnie mocne. Get him, get him, get him. Ja go tu zepchnę w twoją stronę. No, zepchnąłem go, no maksymalnie, już bardziej się nie da, ziomek. Poszedł po blue. Tu są, tu są, tu są. Xin. Dobrze. Bardzo dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Xin, 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 Xin. Aj. Dlaczego ten Xin ze mną nie wszedł?
Nie wiem, ale tutaj walnę. Miss. Mam nadzieję, że ten Brand się tu gdzieś nie czai. Dobra, tu go nie ma. Tam też? Raczej nie. Przynajmniej nie powinien tam być. Czy on sobie odpuścił? No nie wiem, w każdym razie postaram się tutaj wygrać ten mecz. Sorry, że tam z początku dwa razy padłem w sumie bezsensownie. No ale no, zdarza się. Niepotrzebnie to ulti tu użyłem. Trudno. Biegnę na bota. Steel S... Kurde, Steel SS mówię. No. O. Return? Co się stało? Co się stało, że on wrócił? Ja nie wiem. Dobra, miss. Kolejny raz. Tego blue bym bardzo chętnie zgarnął. No dobra, nie będę ryzykować. Lepiej nie. Dużo bezpieczniej jest nie ryzykować w takim momencie. Ale robimy dokładnie to samo. Kupujemy multum potów i śmigamy tam. Muszę tam jak najdłużej zostać. Najlepiej do 16 levela. Może nawet 18. Znaczy... Czy tak długo tam będę, to nie wiem, ale... Generalnie. Tyle to powinno mniej więcej trwać. Oj. Zabrakło mi trochę jeszcze damage'a. No i zepsułem. Jeżeli on ma spele na cooldownie teraz jakieś, to ja powinienem był to wykorzystać, ale... I tak mi nie gankujesz, także pożytku z ciebie nie ma. Dobra, jest impreza. No chodź ziomek. Powtarzam, że tu miss jest, żeby nie było. Dobra, jest bardzo dobrze. To było bardzo mocne.
Użyję tych potów. Dobra, nie będę więcej ryzykować i idę na mida. Idę oczywiście naszą dżunglą. Nie będę tutaj próbować niczego niebezpiecznego. Nie, naprawdę bardzo mocna jest ta nowa karma, to muszę przyznać. Niesamowicie mocna jest, naprawdę. No i nie udało się, niestety. Wow, tam double kill, naprawdę. Nie no, jeszcze tu chwilę mogę zostać. Do 15 levela mniej więcej. Ojej. No, chłopaki, chodźcie do mnie. Ja zapraszam. Soraka, no. Tak sobie myślę, że mógłby samemu iść na linię i na przykład taka Soraka jakby poszła tutaj posaportować. No ziomki, ej. Dobra. Oj, to było złe. Kurde. Dobrze, oni to przeżyją, na całe szczęście. Ja muszę cofnąć. Niestety nie udało mi się dotrwać do 15 poziomu. Trudno, no niestety. Takie jest życie. Polecimy teraz agresywniej, jeszcze nawet niż przedtem. W sumie mogłem zbudować Rot of Ages albo coś w tym stylu. Potrzebuję czegoś generalnie, co doda mi trochę HP. A dobra, w sumie niech on się leczy. Racja. Ja wracam tutaj. Tutaj, czyli na mida. Poszedł za Xinem, Boże, jaki low. Fajny jest pasyw tej karmy. Naprawdę bardzo fajne jest to, że ona tak właściwie może spamować tymi ultami. Oj, mogłem z ultem to użyć, to bym zabił. Dobra, farma jest chociaż jakaś.
Taka w miarę farma, ale no. Co ja poradzę, biedny. A ziomek. Tu ci uratowałem dupsko z jednej strony. Oj. Szkoda, że padł. Spamuję tymi spelami, ale coś jakoś nie chce wchodzić. Zupełnie. Zużyję to na farmę lepiej. Aj. No, dajesz. Graves. Oro. Ten Brand jest jakiś, nie wiem, straszliwie oporowy. Nie wiem, czy on jest w rotacji, czy co. Wow, wszyscy tam poszli. Dawaj, Graves. No oj, to chyba koniec. No nie da, nie ma szans w ogóle. No przecież smoka nie zrobimy. Ziomek, bez przesady. No, my tu zginiemy, jakie to jest... No, ale Olafa... Chyba stracę mida. Dobra, ja wracam na mida. Już tego mida stracę tak czy siak chyba. A tam jeszcze oni padną. Mi się wydaje. O Boże. To było bardzo złe. Ach, szkoda. No niestety, no takie są moje decyzje. Nie są zawsze najlepsze. Już jeszcze mi brakuje. No ja jeszcze podfarmił troszeczkę, no. No chciałbym tego rabadonka złożyć sobie. Aż tak naprawdę niewiele trzeba. Dobra. Jest rabadon, jest impreza. Z rabatonem to już naprawdę. Tu będę ich ciachać i to na ostro. W sumie wiecie co? Mogłem zacząć od łezki. No, można było od łezki w sumie. To by nie było wcale takie głupie. Z łezką. No teraz to już za późno raczej. Takie itemy. Tam zawsze ten shield dodatkowy jakiś jest. Roa też już tak nie za bardzo się opłaca. Relajka też średnio. No, ziomek. No, coś jakoś... Nie chcą te moje skillshoty wchodzić tak jak należy. Wow. Nie dajcie się obijać, bo to najważniejsze. Temu Brandowi. Troszeczkę levela niech mi wpadnie. Ale się tutaj dzieje?
Wow. Na ostro. Niestety, kurde. Wiecie, troszeczkę źle to kombo złożyłem. Szkoda, że stracimy bota. Czy straciliśmy już raczej? No dajesz, ziomek. Biegnij! Trzeba szybko cofnąć. O kurde. Ryzykanci. Ten Teemo może mnie zabić, naprawdę. To jest nie... To jest zbyt niebezpieczne, ja powinienem cofnąć. Tam pewnie grzybki. Porozstawiał. Szkoda, że niestety już nie miałem cooldownu, ale zabiłem go, więc jest okej. No dobra, to także teraz może złożymy... W sumie, co by tu złożyć? Tak się zastanawiam. Takie podstawowe itemy mam. No, lincze nawet mogłoby być mocne. Deathfire Grasp również nie byłby taki głupi. No, cooldown bym zmniejszył, także mógłbym troszeczkę spamować bardziej tymi spellami. Jednakże ja bym był skłonny pod coś... O! To będzie świetny item. Zdecydowanie, to będzie bardzo dobrym item dla mnie. Tak. Troszeczkę HP. Penetracji. Dodatkowy damage. Procentowy. Na Olafa się przyda. Ten Olaf ma już troszeczkę z tego zdrowia. Masakra, jak oni się dają obijać, to jest po prostu niesamowite. Moglibyśmy nawet barona zrobić w tym momencie. Tylko Jarvana brakuje nam. No to blue, to blue, 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 blue. Tak długo się robi masakra. Są. Dobra. Uciekajmy, ziomek. Następny speed jest dla mnie. Oj, ziomek, nie wbijaj! Nie, 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 nie! Proszę. Ojej, jesteś taki głupi. Ważniejsze, żeby tutaj jego osłonić. Nice. Moglibyśmy barona zrobić, no ale dobra. Można i w sumie to, chociaż ja bym zaproponował. Potem. No. Na pełnej. Dobra, cofka, 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 ziomki. Red buffa ich można spowodować.
Ale dobra, nie ma go, także. No, zdecydowanie trzeba cofnąć teraz. No, ziomek. Dobra, ja cofnę sobie, złożę jakieś itemki dodatkowe. I to już będzie naprawdę bardzo mocne. Ta postać jest o tyle dobra, że ona robi tyle fajnych rzeczy w teamfajcie. Ma potężnego slowa, ma shielda, zadającego jeszcze dodatkowe obrażenia, tak? Ma stuna. A przy tym ogromny damage, naprawdę. Jeszcze się leczy tutaj. Możecie nie umierać po prostu. Chyba zrobili barona. Na ich miejscu ja bym przynajmniej robił barona w tym momencie. Fakt, to było takie złe. Ho, ho, dobra to było. Ojej, ten... No nie mam najlepszego, jeżeli chodzi o to w zasięgu. Dobra. Masz to, chłopie. Ja cofam. Bo 0 HP. Na razie nic nie kupuję. Potem złożę jeszcze coś na defa. Dobra, jest gitara. Fuck. Ja bym barona proponował jednak, miał wszystko. Oni tak wiedzą perfidnie, że my robimy tego barona. Ziomuś. Nie wiem, czy robić, czy nie robić. No tak, to my na pewno nie zrobimy. Oj, low HP, to jest takie... Straszne. Jak oni nam... Ja bym proponował cofać. Mimo wszystko. Dobra, my uciekajmy. Oh fuck. Fuck, to było takie złe. Po co ja tam na chwilę dosłownie cofnąłem? To tak bez sensu. Kurde. Szkoda barona. Sakra. Dla głupiego blue buffa. Takie błędy. Ech, no niestety. Będę musiał z tym teraz żyć.
O, ten Timo tak kosi. Sakra. Strasznie mocno jest. Bez sensu. Wukong. Ja już postaram się jak najszybciej pobiec. Kurde. Taki nienawidzę Timo, to jest taki mały skurwiel. Aj. Bez sensu. No Jarvan, błagam cię. Potrzebuję przecież farmy. Kto jest AD Carry? Sorry, AP Carry. Chła, chła, chła. Nice'owo, ale ich rozwaliliśmy teraz, nie? Pięknie. Pięknie, pięknie. Tylko żeby Timo nam nie zrobił backdoora i będzie gitara. Tankuj, tankuj, tankuj ktoś, no. No co, ja mam tankować? What the fuck? Dobrze, 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 ziomki, dobrze, tak jest. No, czemu wy cofacie się jeszcze? Zobaczcie, 20 sekund, nalajcie. No, piękny, piękny. Ach, jestem najlepszym supportem, ja pierniczę, nawet na midzie. No i dobra, także tu się z wami pożegnam, do zobaczenia, na razie, cześć.